Polski dziennikarz pomógł uciec afgańskiej rodzinie. Nigdy nie przypuszczałam, że wszystko będę musiała porzucić. Michał Żakowski prowadzi audycję Na dachu świata w Radiu 357. Jego gościem w sierpniu była Niloufar Ayoubi. Kiedy talibowie zajęli Afganistan, dziennikarz pomógł jej uciec wraz z rodziną do Polski. Michał Żakowski pomógł uciec afgańskiej rodzinie. Michał Żakowski w sierpniu poznał w internecie Afgankę, Niloufar Ayoubi i postanowił przeprowadzić z nią wywiad. Jego efekty zostały wyemitowane w audycji Na dachu świata w Radiu 357. Chciał słuchaczom uświadomić, jak zmieni się życie aktywnych zawodowo kobiet, działaczek społecznych w Afganistanie. Po kilku dniach skontaktowali się ponownie, a następnie Żakowski pomógł przedostać się całej rodzinie do Polski. Droga na lotnisko była bardzo trudna. Próbowaliśmy dotrzeć na lotnisko trzema możliwymi drogami. Strzelają. Co mam robić? Pisała do Żakowskiego Niloufar w trakcie ucieczki. Dziennikarz cały czas ją motywował, żeby się nie poddawała. Kobieta obawiała się o swoje dzieci. „22 sierpnia Niloufar chciała zawrócić, dostała informację, że żaden samolot nie odleci. Michał Żakowski pisał, żeby została, że polscy żołnierze na nich czekają. Panował wykańczający upał, nie mieli wody, dzieci mdlały. Momenty zwątpienia pojawiały się jeszcze wielokrotnie. Aż w końcu Michał Żakowski otrzymał długo wyczekiwaną wiadomość: przekroczyliśmy. Ucieczka z Afganistanu. Michał Żakowski kontaktował się z Niloufar w trakcie ucieczki. Ale finał tej akcji to skutek współpracy mnóstwa osób dobrej woli, którzy robili wszystko, żeby pomóc tej rodzinie. Wszyscy sobie pomagali, nikt nie zadawał pytań, liczyło się szybkie działanie. Generał Waldemar Skrzypczak mi bardzo pomógł, bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dominika Spyny, Jan Mikruta, Agnieszka Bryc, Grom Owcy na miejscu w Kabulu, ambasada w New Delhi. Łańcuszek ludzi, którzy wzajemnie się wspierali w trudnych chwilach, bo to było naprawdę 4 dni ciężkiej pracy, ludzi. Którzy próbowali w jakiś sposób spowodować, że Niloufar i jej rodzina znajdzie się na lotnisku i znajdzie tę szansę. Żeby wejść do tego samolotu, powiedział Michał Żakowski.
Nilofar, kiedy rozmawiała z dziennikarzem, nie wiedziała, czy jest on w stanie jej pomóc. Jednak musiała szukać ratunku, bo osoby, tak aktywne zawodowo i społecznie jak ona, są narażone na utratę życia. Dziękuję Wam bardzo, że zaprosiliście mnie do swojego programu. Korzystając z tej okazji, chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli mnie i moim dzieciom bezpiecznie dotrzeć do Polski i uratowali mi życie. Dziękuję Michałowi, że pomógł mi, chociaż w ogóle mnie nie znał, powiedziała poruszona Nilofar. Michał Żakowski nie miał doświadczenia w pomaganiu ludziom z Afganistanu, wiedział. Że jeśli nic nie zrobi, to kobietę i jej rodzinę może czekać tragiczny los. Nilofar też nigdy nie była w takiej sytuacji, nie wiedziała, jak będzie wyglądała ucieczka z kraju. Nigdy nie przypuszczałam, że będę uchodźczynią, że wszystko będę musiała porzucić. Tak, jak napisałam do niego, wszystko działo się tak szybko, że nawet nie miałam czasu się zastanowić, wyznała Nilofar. W trakcie wywiadu Michał powiedział, że nie może niczego obiecać, ale spróbuje pomóc. Po kilkunastu godzinach kobieta trafiła na listę, która umożliwiała jej ucieczkę. W ciągu pierwszych 24 godzin grupy talibów już wdarły się do biur mojego męża, do mojego salonu, do mieszkań naszej rodziny. Po prostu szukali nas. Ktoś dał im nasz adres, więc było jasne, że mają nas na swojej liście i zostalibyśmy uwięzieni. Więziliby nas, dopóki w kraju byłyby media, a gdy media zachodnie wyjechałyby, to by nas zabili. Dzisiaj zabili moją przyjaciółkę, wiele innych osób zniknęło, podkreśliła Nilofar. Jak pomóc Nilofar? Nilofar i jej mąż mają troje dzieci w wieku 11 lat, 7 lat i 11 miesięcy. Ona prowadziła salon sukien ślubnych, jest feministką, a także była działaczką społeczną na rzecz kobiet. Jej mąż był szefem grupy medialnej. Mieli wysoką pozycję w Afganistanie. Teraz w Polsce chcą rozpocząć wszystko od nowa.